Jesteśmy tu, w tym miejscu, gdzie 11 marca 1974 roku o godzinie 10:45 miało miejsce straszne nam, miejscowej ludności, w skutkach wydarzenie. W krótkim czasie w płomieniach stanęło 133 budynki. Można sobie tylko wyobrazić, jakie zniszczenia spowodowała ta burza ogniowa. Ze 133 budynków oraz mienia znajdującego się w nich, maszyn rolniczych, płodów rolnych, nie zostało już nic. Tarliśmy drzewo 11 marca, godzina była 11, syrena wyje. Syrena zawyła, mój mąż mówi, że ktoś naumyślnie chyba zawył, bo słońce pięknie świeciło, cieplina była z krótkim rękawkiem. Ale ja przez ogrody wyleciałam tam do tej straży, patrzę, a u Kalinowskiego na dachu od stojaka taki ogień leci po słomiannym dachu i to już i pożar. Wpadliśmy do Kalinowskich, tam co się zaczęło, dziecko stojało z kołysko, my z Godleskiem wynieśli to dziecko z kołysko, bo tam było słomianne poszycie, się wszystko zawalało. Wynieśliśmy za szosę pod topol. No i od tego małego domku poszła cała wieś, szybko. Ludzie tutaj przylecieli ratować, a tam już u nich się paliło. Tutaj my się nie spalili, bo zostało nas tutaj 3 domy po tej stronie, ale jak było wyjść na wieczór, to było takie spaleniem tylko smród, więcej nic, a czary po człowieku szli. Czyste zniszczenie. Tutaj mieszkańcy miejscowości Wojny Szuby Włościańskie wyszli z inicjatywą postawienia krzyża upamiętniającego wybuch pożaru tragicznego w 1974 roku i dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców oraz księdza doktora Roberta Czelatko, który dużo się przyczynił do powstania, oraz Rady Miejskiej w Szepietowie wraz z burmistrzem Robertem Wyszyńskim, powstał dzisiaj sfinalizowany krzyż upamiętniający tamte wydarzenia. Wieść o tym wydarzeniu niosła się taką samą siłą, niczym fala ognia. Pozostał płacz i współczucie. Jednak mieszkańcy musieli otrząsnąć się z popiołu. Podjęli trud odbudowy. Z pomocą przychodzili sobie nawzajem, solidaryzując się pod każdym względem. Dziś w pamięci wielu ze starszych mieszkańców ma jeszcze w głowie ten widok unoszącego się dymu i zapach pogorzeliska. Dzisiaj gromadzimy się przy tak słonecznym dniu tutaj, aby razem wspólnie świętować. Tak naprawdę kilka uroczystości gromadzą nas dzisiaj przy tym święcie. Mianowicie pierwszy punkt programu to jesteśmy przy krzyżu, który jest pamiątką pożaru, który wybuchł przeszło 50 lat temu. Rozpoczął się o godzinie 10:45. Pożar przybrał tak naprawdę burzę ogniową. Zaczął przy silnym wietrze przerzucać ogień z jednego domu na drugi, skutkiem czego było spalenie 133 gospodarstwa oraz domy mieszkalne. Wielka klęska, którą przeżyli miejscowi mieszkańcy. A dzisiaj my jesteśmy tutaj, aby razem wspólnie przypomnieć tamto tragiczne dla nas w skutkach wszystkich wydarzenie, ale jednocześnie prosić Pana Boga przy wsparciu szczególnego gościa, który dzisiaj nas nawiedza, ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Miller, były prefekt Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Dzisiaj ten krzyż właśnie nam tutaj poświęci, aby dalej był dla nas pamiątką, a jednocześnie szczególnym spotkaniem modlitwy tutaj lokalnych mieszkańców. Dzisiaj tak naprawdę z każdej rodziny mamy tutaj delegację i w postaci starszych ludzi, którzy faktycznie jeszcze pamiętają tamto tragiczne wydarzenie, ale również przyprowadzili z sobą najmłodszych. To też jest takiego swoistego rodzaju przykład, świadectwo z ich strony, że chcą dalej pamiątkę tę kultywować, przypominać to wydarzenie, a jednocześnie budować coś nowego. Część ludzi wyprowadziła się stąd, bo mieli małe siedliska, a
w ogóle wyszli z tej wsi, a resztę się pobudowali. No i teraz jest piękna wieś, ładnie odbudowana, ale przeżyli to okropnie. A my dziś chcemy być dalej wierni Bogu. Dlatego stoimy przy kluczu naszej wiary, którym jest krzyż, upamiętniający tamto wydarzenie.